Siema, z tej strony Neskot i zanim zacznę grę, mam do powiedzenia cztery rzeczy, tak. Po pierwsze. Po pierwsze, jak widać, zmienił nam się obrazek. W odcinku trzecim był w ogóle inny, już w sumie nie pamiętam jaki był, ale było co innego, no to wiem, że było co innego. Po drugie, nie, jednak mam trzy rzeczy do powiedzenia, okej, trzy rzeczy. Po drugie, jeden z użytkowników poprosił mnie o czytanie dialogów. No i tak, i z tutaj jest taki problem, że ja w sumie nie wiem, czy mi to wyjdzie, no bo mój polski nie jest za dobry i czytać za szybko nie umiem. I nie wiem, czy po prostu nadążę na te, no, czytanie, no, czytanie tych tekstów, prawda? I no nie wiem, no. Mogę spróbować. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. Może potem napiszecie mi w komentarzach. Więc po prostu tak, no tyle, no. I po trzecie. No po trzecie, miałem coś jeszcze powiedzieć, zapomniałem. No tak, jak się domyślacie, skończyły się ferie i teraz miałem trochę mniej czasu na nagrywanie, bo szkoła, wiadomo, te wszystkie rzeczy, więcej lekcji i takie tam, więc często, za często pewnie odcinków nie będę dodawał, ale spróbuję dodawać przynajmniej jeden odcinek na 2 dni, albo na jeden, nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i co, no i to by było chyba na tyle. I w sumie już mogę zacząć. Na początku, zanim zaczniemy grę, czeka wam to was takie małe podsumowanie odcinka trzeciego, co się w nim wydarzyło, więc będziecie na czasie, prawda? No i to chyba było na tyle, możemy zacząć. No to ja tutaj się uciszam i spróbuję czytać dialogi. Nie chodzi mi taki z filmików, nie, no dobra, z filmików może też, jeżeli mi to wyjdzie. Ale taki z rozmów, bo jak się domyślam, przed odcinkiem w sumie nie wiedziałem, co znaczy słowo dialog. Zapomniałem, w ogóle wypadło mi to z pamięci, prawda? Musiałem jeszcze zerknąć na internecie. I teraz wiem, że to sobie jest po prostu rozmowa dwóch osób. Albo więcej tam, no, czy coś właśnie w takim stylu, prawda? Więc będę czytał po prostu to, jak oni rozmawiają ze sobą, czyli Anarak rozmawia z kimś innym, prawda? No i co? No i dobra, tu ja zaczynam. Teraz małe podsumowanie. Previously on Alan Wake. I'm hunted by the law. Sheriff, Wake's running. I'm giving chase. Are you seriously telling me that Ryder just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. You to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. I felt groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was watching on television. I couldn't think. Couldn't focus. Nie wiem dlaczego, ale zacina mi się trochę gra, ale to chyba... The door was locked. I was a prisoner here. To chyba za dużo nie znaczy, ale... Potem mam nadzieję, że się poprawi. Muszę zapewne znaleźć klucz. A nie, no dobra. Dobry wieczór, Alan. Czujesz się lepiej? Uspokoiłeś się trochę? Tak, widzę, że twój goryl też tu jest.
Tak, zdecydowanie jestem spokojny. Zrozumiałem, już za pierwszym razem. Bardzo rozsądnie. Nie brak ci odwagi, Alan. Rozumiem, że jesteś zagubiony. To normalne, że nie do końca mi ufasz. Nie mam o to pretensji. Miły z ciebie facet. Zapraszam cię na przechadzkę. Rozejrzyjmy się wspólnie po klinice, może coś ci się przypomni. Zrobimy sobie mały spacer na powietrzu. Co ty na to? Dobrze ci to zrobi. Ten korytarz dla pacjentów. Większość z nich wyjechała z ośrodka. Chuck zabrał ich na ryby. Oczywiście ci najsłabsi musieli zostać. Proces twórczy jest częścią terapii. Pomaga artystom, to moja specjalność. Pomaganie artystom to moja specjalność. Nie wątpię. Doskonale, Alan. Jestem przekonany, że zdołamy nad tym zapanować. Ale musisz mi pomóc. Tędy. Nasze wcześniejsze kontakty sugerują, że w twoim przypadku najlepiej przejść do sedna zaraz po ataku. Powiem wprost, Alice nie żyje. Nie. Dopóki tego nie zaakceptujesz, będziesz ciągle narażony na nawrót choroby. Alice utonęła. Nie mogę się z tym pogodzić. Nękają cię halucynacje, paranoiczne zwidy. Dziwaczne myśli, masz obsesję na punkcie światła i mroku. Wierzysz, że wszystko obraca się wokół ciebie, twoich myśli i snów. Twój umysł wytworzył złożony i fantastyczny scenariusz, w którym twoja twórczość stała się rzeczywistością. Alice została porwana, na twojej drodze stoją nadnaturalne, mroczne siły. Chodźmy tędy, Alan. Nie miałem ochoty na następny zastrzyk, więc nie opanowałem. Hartman kłamał, ale leki sprawiły, że tylko siłą woli opierałem się jego słowom. To wszystko wytwór twojej wyobraźni. Zmyśliłeś to. Nie zginął nikt poza nieszczęsną Alice. Te majki to tylko podświadome próby broniące się przed zbyt bolesną prawdą. Jeśli nie zwalczymy tych majków, będą wracać. Wiem, że instynkt nakazuje ci opierać się moim słowom, ale co więcej ma sensu? Szalona zmowa nadprzyrodzonych mocy, czy moja wersja? Ale obydwaj wiemy, że jesteś spektykiem. Wszystko ma swoje logiczne wyjaśnienie. To już koniec jego wypowiedzi, czy jeszcze coś będzie mówił? Ten widok nigdy mi się nie znudzi. Inspirujący, nieprawdaż? Pod nami rozciągały się wody Cordon Lake. Po przeciwnej stronie widziałem szczyt Myrtle Peak. Wydawało mi się, że dostrzegam miejsce, w którym znajdowała się wyspa, gdy przyjechałem tu z Alice. Teraz były tylko... Coś tam było, nie dotrzałem. Chyba nadciąga burza. Zabawne, w prognozie nic o tym nie mówili. Zresztą, mniejsza o to. Tędy, za mną. Zrozum, że tak naprawdę to dobra wiadomość. Teraz my mamy władzę. Z każdym kolejnym załamaniem coraz trudniej jest wyrwać cię ze świata wyobraźni. Nic dziwnego. W końcu jesteś pisarzem. Wyobraźnią zarabiasz na życie. Koszmary się skończyły. Powinieneś czuć ulgę, a nie czujesz. Dlaczego? Jak kłamie, czy boję się przyznać, że coś z tobą nie tak? I teraz tak, tutaj ten ziomek będzie sobie mówił, a ja przeczytam po prostu to, co mówi Alan. Pozwoliłem mu mówić. Hartman był zakochany w brzmieniu swojego głosu. Jego słowa rozbrzmiewały mi echem pod czaszką. Wbiłem paznokcie w dłonie, żeby móc normalnie myśleć. Wejdźmy. To wejście dla skrzydła administracyjnego, wyłącznie dla personelu. Podczas pierwszej wizyty spodobały ci się moje trofea. Uwielbiałem polować. Bezkresna przestrzeń, człowiek przeciw naturze, rewelacja.
Pretty damn wonderful, yeah. Klawe jak cholera. Straszne, straszne, straszne. Jestem koszmarem, wiesz? Bój się mnie. Nie chciałbyś spotkać mnie nocą. O nie. Daruj sobie, Emerson. Pan Wake i tak przychodzi ciężkie chwile. Chcę, żebym sobie poszedł, żebyś nie musiał się już bać. Ale nie możesz decydować o tym, co i kiedy ci się śni. Emerson. Dobra, dobra, przepraszam. Buu. To Emerson. Ciężki przypadek, ale w końcu przyczynić jakieś postępy. Emerson tworzy gry komputerowe. Ciężko to nazwać sztuką, ale wymagają jednak odrobiny kreatywności, a otoczeni go podatnym mają terapią. I on powiedział wtedy bez żartów. Ale ciężko się czyta. Tędy, Alan, zapraszam. Pewnie zauważyłeś maszynę do pisania w swoim pokoju. Pisałeś w ramach terapii. Wróć do tego, gdy tylko poczujesz się na siłach. Tego już nie chce mi się czytać. Za dużo tego. Tego też nie. W sumie bym nie zdążył. Reumatyzm mnie dobije. Zbliża się burza. Potężna burza. Mam nadzieję, że zmiecie to miejsce z powierzchni ziemi. A to bracia Andersonowie. Odin i Thor. W latach 70. i 80. jak to ująć? Grali w zespole heavy metalowym. All Gods of Asgard. Zmienili nawet imiona, żeby lepiej wyjść w rolę nordyckich bogów. Padzie zespołu zamieszkali na jednej z farm. Sam rozumiesz, mają zaawansowaną demencję. Dbamy o nich, mają dostęp do telewizji i innych rozrywek. Ale to wszystko, co możemy zrobić. Obawiam się, że życie w rytmie rock'n'rolla zostawiło niezmywalny ślad. Tego byśmy nie chcieli. Przykro mi, że muszę ci przerwać, ale szwankuje nam zasilanie. Pójdę sprawdzić, co się dzieje. Wrócimy do tego później. Ty jednak nie krępuj się. Gdy poczujesz się na siłach, wróć do pokoju i pisz. To najlepsza terapia. Chyba się ze mną zgodzisz. Mam ochotę zmiażdżyć mu czaszkę młotem. O, oddałby duszę za nasze tajemnice, ale nigdy nie wpadł na ich trop. Jest zbyt normalny, synku. Tak. Do tego trzeba oszaleć, mały. Kto inny zrozumiałby taki świat? Tylko szaleniec zrozumie szaleńca. To najrozsądniejsza uwaga, jaką słyszałem od wielu lat. Ha, 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 Zane. Porządny z ciebie chłop. Tom, lubimy go, prawda, braciszku? Musimy jechać na farmę. Na farmę Andersonów. Do Walhalli. Wszystko sobie zapisaliśmy. Ku pamięci, intensywny kurs. Wszystko, co musisz wiedzieć. By naprawić swój web, musisz znaleźć wiadomość. Masz, mały, to dla ciebie. Dostałem przez to wysypki, ale ukryłem przed tymi bydlakami. Myślałem coraz jaśniej, albo jeśli wierzyć Hartmanowi, osuwałem się w otchłań majaków. Byłem pewien, że doktor kłamał. Andersonowie, choć może szaleni, brzmieli sensowniej niż on. No, no, długa rozmowa, nie powiem. Szczerze mówiąc, nie chciałem się już tego słuchać, ale cóż, byłem zmuszony. Nie wiem, w sumie. Aha. Gdzie był nasz pokój? Teraz... Tu jest termos.
Bardzo fajnie. Już dwa znaleźliśmy w tym jednym domku. Began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Czy mam tutaj zejść na dół? Chyba tak. Więc... O! To kartka. Myślałem, że to jest reflektor jakiś. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. If she was one of Hartman's goons, she had it coming. I had to get to Hartman. Musiałem dostać się do gabinetu Hartmana. Tam właśnie trzymał wszystkie moje zabrane maszynopisu. Strony maszynopisu. Okej, okay, teraz naszym zadaniem jest znalezienie wszystkich kartek z tej książki, z czego tam. Po prostu zabranie ich. No co, można powiedzieć. Bardzo możliwe, że znajdę w tym pokoju coś... Barry? A, w samą porę. Barry, stary, tak się cieszę, że cię widzę. Musimy iść do gabinetu Hartmana. To tuż obok. W porządku? Tak, znaczy nie. Gliniarz znaleźli mnie w przyczepie Rose, ale nie byli zbyt... Nawet dobrze. To wszystkie kartki, które miałem przy sobie. A nawet więcej. Alan, proszę, znów popadasz w... Jeszcze jedno kłamstwo, a zastrzelę cię jak psa. No cóż, warto było próbować. Daj spokój, Wake. Zgódź się na współpracę. Nie masz pojęcia, co... Hartman, lepiej się zamknij. Barry, już cię tu nie ma. Dogonię cię. Weź samochód. Al, może po prostu... Idź. Posłuchaj mnie, popełniasz błąd. Razem możemy stworzyć coś niewysłownie pięknego. Ty masz możliwości, ja... Ulala. Jeszcze się śmieje. On jest jakiś psychiczny. Okej. Okay. Ty w dupę ile mebli latających. Ajajajajaj. To nie będzie zbyt łatwe, żeby wyjść. Kurde, nie ma żadnych drzwi. Jeszcze się nadziałem na mebel. W górę, w górę, w górę, w górę. Jeszcze najgorsze, że nie mam latarki, no. Uuu, tam jest ten. Już coraz trudniej się uruchamia. Nie wiem, czy założyliście, ale jest mniejszy pasek. O! To mi bardzo pomogło. A ja nie wiem, czy miałem wyjść tędy. To jest jedyna droga, która prowadzi, ale nie, muszę wyjść na dół. Szybko, szybko, szybko. Aż ty no. Tamtędy nie wyjdę, nie wiem, gdzie mam iść. Jedyna droga to tam jest, ale... A przecież... O! O, flare. Dzięki Bogu.
Gim. Okej. Okay. Jako, że mi się już skończyła, to nie mam czym się chronić. Ale tu jest kartka. Dajcie mi flary, ludzie. Gdzie ja mam tutaj wyjść? Aha. Okej, okej, okej. No, walnij jeszcze raz, walnij jeszcze raz. Teraz z biegiem. No, aj, fuck. Nie wyszło mi to za dobrze. Ajajajaj. No, 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 i teraz szybko, szybko innik. Szty kurde. Jeszcze raz musimy spróbować, może mi to wyjdzie trochę lepiej. Stukaj, stukaj, kulko. Dokładnie w środek drzwi. No dawaj. Jak ona walnie, muszę jak najszybciej pobiec w stronę tamtych drzwi, żeby ona zdążyła mnie tam dopaść. No trzy razy, trzy razy. No dawaj, już taki nas. Okej. Okay. Kurde. Tak. Okej. Okay. Al, tu jestem. No, jakaś kartka. Tam jest termos. Specjalnie na niego pokazuję. Hej, rusz się, musimy lecieć. Cicho tam być. Ja tu zbieram kartki. I termosy. No dobra. Znalazłem samochód, ale brama jest zamknięta. Będziesz musiał przejść przez ten ogród, labirynt. Tak. Barry, nie ma światła. Weź to, Al. O Boże, spójrz na dom. Al, uważaj. O kurde. Biegnij. Może wam to pokażę trochę. Dobra. Biegnij, ziom, biegnij. Cholera, ale kiepsko to wygląda. Spadajmy stąd. Cicho tam mówię. Kartka, kartka. No jakaś fajna karteczka by się nam przydała. Ajajaj, gdzie tutaj przejść naokoło? O Jezu. Czy tędy? Ano? Ulala, labirynt. Chyba najgorsze co może być. Przynajmniej jak dla mnie. Łatwo mu powiedzieć, no. Matmy światło, niech się cieszy. Dobrze, że mam przynajmniej naboje do pistoletu. Przeładuj, przeładuj, przeładuj. O! Don't trust Emil. Kto jest... Kto to Emil? Szczerze mówiąc, nie znam żadnego Emila, ale zapewne go poznamy. Już za niedługo. Chyba, że... Nie, nie. No, jeszcze to weź. O lala. Ale fajnie, jakoś mnie tak dziwnie obkręciło dookoła. Nie wiedzieć czemu. Gin, 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 gin. Była to jakaś flara, ale nie wiem, którędy iść. Pójdę na początek tamtą drogą, ale chyba tutaj... O, kartka. Nawet dobrze, że tędy poszedłem.
Szybko, szybko, szybko tam, że nas tu już więcej nic nie zaskoczyło. Najpierw pójdę tam. A, dobra. Światło. Gdzie jesteś, Barry? Czy jak mu tam... Berry? Nie, nie wiem. Dwie tabletki rano i cały dzień my siedzieć cicho i spokojnie. Ohoho. Trzy tabletki wieczorem i będziesz spać jak niemowlę. Szkoda, że ma taką gównianą latarkę. Ach, kurde ptaki. Ja szczerze mówiąc, chyba najpierw zajmę się tym ziomem. Zasrańca. No, 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 no. Aj. No, chodźcie, chodźcie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Tam jest skrzyneczka. I termos. I rakietnice. Yeah. Ale nie będę je sobie marnował. Na pewno przyda mi się na jakichś jeszcze bossów. Jak się domyślam, zupełnie będzie taki, który straszył nas wtedy. Nie, nie nas, tylko tamtego ziomka, którego przy chwilku zabiliśmy. Straszył, że on taki straszny jest, prawda? Cały magazynek. Całutki magazynek. Jakaś kartka, nie ma kartek. Tam jest za to światło. Trochę życia mi ubyło, więc się zawsze się przyda. Okej. Okay. Strzelba, amunicja i kartka. Okidoki. Nie będę używał na razie strzelby. Ile ma flar? Kurde, nie mam już flar. Jajajajaj. Mam nadzieję, że od tyłu zaraz mnie nic nie zaskoczy. Szczerze mówiąc, nie chcę się odwracać. Ej, to ten. A może i nie, nie wiem. Przeładuj. Ale kurde. O, tam jest raca. Tam ptaki latają. I zapewne jak znam życie, to mnie zaatakują. O! No dlaczego mnie nie zrobił uniku? Gincie! Gin, bramo znaczy. Tam jest karteczka. Okej, tutaj sobie... A, mam naładowane wszystko. Co tam jest napisane? Emil kazał Tomowi to zrobić. Nie wiem, o co chodzi. Tam jest jakiś termos, nie ma. To jest... A to nie jest przeklęta woda. Myślałem, że to przeklęta jakaś woda albo coś. Albo coś. O, ale tam jest skrzynka. Dobrze ich usłyszałem, bo już bym pewnie nie żył. Ale ja zawsze tam coś zyskałem. Amunicję do tego, do rakietnicy. Zawsze się przydaje.
O, tam już czeka mój ziom. Ale zbierzemy tutaj wszyściutko. O, strzelba jeszcze jest. Latarkę, baterie. Czy tam coś się znajduje cennego? Karteczkę. Dobra, na razie nikogo nie ma. Nikogo nie ma, nie ma. Biegnij. Bardzo ładnie. Al, ty żyjesz. Chodźmy stąd. Dasz radę otworzyć tą bramę? Może. Barry. Tu, zatrzasnąłem ją, gdy pojawili się ci źli. A klucze chodzą luźno w zamku, więc... Ulala. Dobra, mam parę flar. Jeszcze ptaki? Nie, 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 tak nie miało być. Dobra, udało się zrobić pierwszy unik. Rakietnica, rakietnica. Dobra, trochę go zjechałem. Jeszcze. Dajesz radę. Dobra. Zjechany. Na full. Kto do mnie rzuca? Czymś. O kurde! Lol, nie wiedziałem, że tam są jeszcze ci. Ci ziomale, ci. Okej, trzech jest z tyłu. Czterech z przodu. Pięciu z przodu. Sorry, pięciu z przodu. I tutaj czterech z tyłu. Najpierw rozwalę tego. Ale dobrze. Ajaj, kurde. Rakietnica. Dawaj. No nie, to było za szybkie. Za szybko zginąłem. Da się to jakoś ominąć? Nie, da się ominąć. O Jezu. Ciekawe, ile razy będę to powtarzał. Muszę ich zebrać trochę w kubkę i strzelić po prostu do nich z rakietnicy w nich strzelić. Dobra. Dobra, jeden padł. Przeładuj. A, jeszcze jeden. O, dobra. Nie. Teraz to. O kurde, jeszcze jeden, no. Szybko. Dobrze. Udało się. Ale ja się cieszę. Al, proszę powiedz, że zaraz miniemy znak Bridge Fal Żegna. Jedziemy na farmę Andersonów. Wiedziałem, że tak będzie. Twój dług rośnie i gdy to się skończy, jeśli się skończy, nie chcę mieć więcej do czynienia z ciemnością. Mam w dupie, co ludzie powiedzą. Kupisz mi łóżko do solarium, a ja sobie w nim zamieszkam. Jestem szalony, ale to wszystko gra. Co racja, to racja. Brak ci piątkiej klepki. Jesteś najbardziej szurniętym. Ale może właśnie tego trzeba, żeby radzić sobie z pomyślanym bajzlem. To pomaga, to naprawdę się dzieje, Barry. Alice, oni nigdy jej nie mieli.
Jest uwięziona w mroku, w nadnieżu, ale jest żyje. Skąd możesz wiedzieć? Wiem, Barry, mogę, ale... Nie słuchaj, mogę ją sprowadzić, odnaleźć. To miejsce to jezioro. Jest wyjątkowe, wpływa jakoś na tworzenie tu dzieła. Tworzenie tu dzieła, one stają się prawdą, ale jest haczyk. Duch mroku. Czymkolwiek jest, przekręca wszystko po mojemu, po swojemu. Stąd ten chaos. On próbuje opanować świat za pomocą mojej książki. Al, wierzę ci. To samo spotkało Thomasa, Zayna i Andersona. Wierzę ci, może jesteś wariatem, ale nie masz zwidu. Dzieje się tu coś cholernie dziwnego. To fakt, jestem z tobą. Andersonowie wiedzieli, że o co chodzi. Tylko przez te wszystkie prochy odjechali zbyt daleko, by móc coś wyjaśnić. Ale gdzieś tu zapisali, a my musimy... Gdzieś tu to zapisali, a my musimy odkryć. Uważaj. No, my musimy to odkryć. Uważaj. Al. Cholera, Al, odezwij się. Okej. Podczas kraksy zgubiłem gdzieś broń. Po barem nie było ani śladu. I tak, i tutaj w tym momencie też zakończę odcinek, ponieważ już nie wiem ile trwa, ale wolę podzielić na parę części, niż żeby odcinek trwał po prostu całą godzinę albo tam półtorej. No właśnie. Szczerze mówiąc, to nie wiem jak mi wyjdą te dialogi, które teraz za chwilę będę dosłownie robił. I... No i co, dalej nie mam nic do powiedzenia. Jeżeli wam się podobał filmik, to oceniajcie, subskrybujcie, komentujcie. Wszystko co się tam da. I oczywiście polecam wam też serię tych moich dwóch innych gier, jak Kingdoms of Amalur i Sniper Ghost Warrior. No, to tyle, no. No to ja wam mówię, na razie, siemano. Cześć.